Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to wciąż Boże Słowo, skierowane do nas z głębi jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. Kto mówi językami, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. No, czy odczuwałeś kiedyś, że brak ci sił? No, modlitwa językami dostarcza świeżą siłę twojemu duchowi, czyli temu prawdziwemu tobie. Buduje cię duchowo, ładuje jak akumulator, buduje twoje mięśnie duchowe. No a może odczuwałeś kiedyś, że brak ci sił, by na przykład zbudować kogoś innego, by go posilić, szczególnie jeśli znalazł się w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, trudnym położeniu. No, nie jesteś w stanie zbudować kogoś, jeśli najpierw sam siebie nie zbudowałeś, modląc się innymi językami. Juda powiedział w ten sposób: umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, modląc się w Duchu Świętym. Apostoł Paweł jednoznacznie przepisał modlitwę w duchu do modlitwy innymi językami. Bo widzisz, nie jesteś w stanie dać komuś coś, czego sam najpierw nie otrzymałeś. Nie jesteś w stanie pokazać komuś coś, czego sam nie widziałeś, ani poprowadzić do miejsca, w którym sam nigdy nie byłeś. I wierzę, dlatego Bóg Ojciec chce, aby każde jego dziecko regularnie modliło się innymi językami. Chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.